Marysiu. No to to nie. Tylko to wam w głowie. Co pan robi? Szalony. Przecież to nie ekran. Romansik, spokojutko, co? Przepraszam pana. Proszę. Chcieliśmy pana prosić o autografię. O, dobra. A fotografie panie mają? Mamy. Proszę. Witam państwa serdecznie na drugim seansie w Iluzjonie poświęconym naszemu przedwojennemu amantowi dojrzałemu, czyli Franciszkowi Brodniewiczowi. Jego wielka kariera filmowa rozpoczęła się od Trędowatej z roku 1936. Nie mogę cię znaleźć. A może ja pomogę? Pan skąd się tutaj wziął? Z drogi. Używając dzisiejszego określenia, była to ikona naszego przedwojennego kina. A w tej ikonie są jeszcze inne ikony. Między innymi Franciszek Brodniewicz jako Waldemar Ordynat Michorowski. Gdybym chciał tę sprawę załatwić na drodze honorowej, mógłbym narazić na szwank dobre imię panny Stefanii. Dlatego postąpię z panem jak ze służącym. Panie hrabio, milczeć! O takim mężczyźnie marzyły wtedy prawie wszystkie Polki. Był bowiem, jak to napisano, mężczyzną starszym, dojrzałym, który potrafi opiekować się kobietą i teraz najważniejsze, i dać jej wszystko, czego zapragnie. Ożenić się pan z nią nie może. Nie należy jej asystować, nie mając uczciwych zamiarów. Przyrzekam, nie będę jej asystował, nie mając uczciwych zamiarów. Przed wojną Franciszek Brodniewicz wielbiony był przez publiczność i chwalony przez krytykę. No, trochę gorzej już po wojnie z perspektywy dziesięcioleci. Trafnie, choć boleśnie, scharakteryzowała go Alina Madej w interesującej, świetnej książce poświęconej naszym przedwojennym filmom. Posłuchaj. Jego ordynat Michorowski jest więźniem estetycznego kanonu melodramatu, który zresztą sam, to znaczy Franciszek Brodniewicz, skompilował w sposób tak doskonały, że polskie kino przez długi czas nie mogło znaleźć odtrutki na ten typ melodramatyczny. Więc róbmy rachunek z tego, czym jest naprawdę pocałunek. W dalszym ciągu opowieści o tragicznej miłości i okrutnej śmierci Stefci Rudeckiej przez arystokratyczne środowisko zwanej Trędowatą, czyli w filmie Ordynat Michorowski, tytułowy ordynat już tylko opłakuje swą ukochaną. Nie bardzo więc mógł Franciszek Brodniewicz wykrzesać z granej postaci jakieś ciekawsze, intrygujące rysy. Poza tym, że musiał się bronić przed równie natarczywą, co bezsensowną miłością ludzi. Kochani. Na szczęście rozkojarzona dziewczyna w końcu zrozumiała, że jej przeznaczony jest wprawdzie też Michorowski, ale bochta niestety tylko hrabia. Panie Bodziu, dzień dobry. Dzień dobry. W cieniu sagi Michorowskich pozostały trochę i słusznie inne role Franciszka Brodniewicza. Wszystkie z roku 1936, bo był to rok dla Brodniewicza bardzo obfity. Pragnę zgłębić tajemnicę życia i śmierci. Zdobyć władzę, która daje panowanie nad światem. W dramacie historycznym, który przedstawiał legendę, baśń o panu Twardowskim, wcielił się Franciszek Brodniewicz w tytułowego bohatera. Był chyba w tym świecie i w tym specyficznym gatunku dosyć zagubiony, bo jak to się mówi, nie wyszedł poza przeciętną poprawność.
choć w kostiumie historycznym, prezentował się wcale okazale. Twardowskiego kupić nie można. Na dość hardy mości, Twardowski. Strachy? Król ci rozkazuje. Powiedz waszmość królowi, że Twardowskiemu nikt rozkazywać nie może. O małym marynarzu niewiele możemy powiedzieć, bo kopia w zawierusze wojennej zaginęła. Wiemy, że Franciszek Brodniewicz grał jedną z głównych ról w damsko-męskim czworokącie, który najpierw został ułożony według określonego schematu, a potem przez bohaterów skorygowany, nie przestając być oczywiście czworokątem. Ciekawostką i nowością było nie to, że Brodniewicz grał przemysłowca, ale że jego ekranowa ukochana jest komendantką policji kobiecej w Warszawie. W to, że nią pozostanie po wyjściu za mąż, należy wątpić. Choć kto wie, czasy się zmieniały. Pan major pyta się, kto ty taki? Że to? Buraki? Brodniewicz jako carski oficer, rotmistrz Wiesnicyn w adaptacji znanej powieści Stefana Żeromskiego Wierna rzeka właściwie nie wymaga komentarzy. Znów sobie popija. Wynoś się, bo dostaniesz lanie. Ja lań? Moje uszanowanie. Natomiast w komedii Papa się żeni pojawił się jako sławny śpiewak o pseudonimie Visconti, który wraca do miasta, w którym mieszka i odnosi wielkie sukcesy. Nieco rozkapryszona gwiazda Revi Mirra Stella. To oczywiście również pseudonim scenicy. Kiedyś oboje stanowili sławną i kochającą się parę, ale niepohamowane charaktery obojga doprowadziły do ich rozstania. Dokładnie to on wyjechał. Nie wiedział, że wkrótce na świecie pojawi się ich córka. Pan jest blagat, panie Visconti. Daj spokój, maleńka. Nie psuj mi tego wieczoru. Proszę, bez rąk. Mógł to być dobry punkt wyjścia do ciekawej opowieści filmowej. Niestety, Franciszek Brodniewicz sprowadzony został do roli szablonowej kukiełki. Jak najprędzej dajmy nura, bo się zrobi awantura. Masz rację. Czekaj wątpię. Ordynat Michorowski wszedł na ekrany w marcu, a w grudniu, dokładnie 29 grudnia 1937 roku, miał swoją premierą dramat historyczny Ułam księcia Józefa, albo też inny tytuł Dziewczyna i Ułam. Miło mi powitać piękną gosposię i przeprosić ją za tak późny najazd. Nie ma za co. U nas zwykła rzecz. Ale ekscytować pannie natura nie poskąpiła. Jeśli jego pan Twardowski nie wyszedł poza poprawny schemat, to jego ekranowy książę Pepi miał pewne ciekawe rysy. Jak wiadomo, książę Józef Poniatowski, poza tym, że był bohaterem narodowym, miał wyjątkową słabość do płci pięknej. Nie tylko słabość, ale był dziewczętami, kobietami wprost zafascynowany, oczarowany. Odnosił się do nich zresztą z należną atencją, elegancją i wdziękiem. To też nie było takiej, która by mu się oparła. Czego? Pacierza za grzeszną duszę. Z bereźniki. A jednak zdarzył się taki przypadek. Oczywiście na ekranie. Bohaterką tego incydentu była piękna, pociągająca, ale i rezolutna oberżystka Kasia. I tu trafiła kosa na kamień. Franciszek Brodniewicz bardzo ładnie oddał tę dwuznaczną, a także skomplikowaną sytuację. Jak na dżentelmena i damę, choć to karczmarka, ale Jadwiga Smosarska, przystało, wszyscy wychodzą z tej sytuacji z twarzą. Jaśnie, książę jest majorem? Nie,
to raczej major jest księciem. O Boże! Ułan księcia Józefa był ostatnim historycznym filmem Franciszka Brodniewicza. Następne były filmami współczesnymi. Powiem zaraz, mimo wszystko dosyć urozmaiconymi. To znaczy wszystkie w mniejszym lub większym stopniu należały do gatunku melodramatu. No ale jak wiadomo, różne te melodramaty bywają. Co to za wiechęć? Radnic nazwał mnie wrzosem. O! Symbol. Zdaje mi się, że Radlicz kocha się w pani. Proszę go o to zapytać. W sytuacji jednoznacznie dwuznacznej znajduje się bohater Franciszka Brodniewicza w filmie Moi rodzice rozwodzą się. Pokazaliśmy państwu ten film już w całości. Biedak, wcześniej się dostałeś pod pantofel, nie przypuszczałam. Pantofel. Zawsze robię to, co mi się podoba. We wrzosie, według Marii Rodziewiczówny, wcielił się Franciszek Brodniewicz w salonowca, który za namową ojca żeni się z panną tylko dlatego, żeby uzyskać spadek po matce. Gra toczy się w otwarte karty, więc jest to małżeństwo z rozsądku. Jakichś rozkosznych perfum. Podobają się panu? Oto cały flakon. Co za nagła zmiana tonu? Pan, panów? Przed chwilą mówiłaś mi po imieniu? To było przy ojcu. Zdawało mi się, że pani zaczyna mnie lubić. Słusznie. Zaczynam pana lubić. Tylko tyle? Aż tyle. Po pewnym czasie salonowiec zauważa, jaki skarb posiada. I tu zaczyna się prawdziwy melodramat, zakończony śmiercią bohaterki i jej niby mężem, skruszonym, załamanym, stojącym związką wrzosów nad grobem swej niby żony. Dzieciństwo moje upłynęło w suterynie. W wieku szkolnym nie miałem co jeść. A teraz jestem doktor praw, mam wspaniałą posadę i ożenię się z kobietą, którą ubóstwiam. Mimo wszystko, odbiegającą od klasycznych schematów melodramatycznych była kreacja Franciszka Brodniewicza w filmie Doktor Murek, opartym na motywach dwóch powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Zredukowany urzędnik, trwa kryzys ekonomiczny, przechodzi przez prawdziwe piekło i nie znajdując wyjścia z powikłanej sytuacji, odbiera sobie życie. Już lepiej. Co ja ciebie właściwie obchodzę? Cóż ty myślisz, bracie, że co dzień trafia się uratować komuś życie? Franciszek Brodniewicz w czasie wojny nie grał w filmie ani w teatrze, z jednym małym wyjątkiem. Zginął w czasie powstania warszawskiego przed swym domem. Pan jest bardzo miły. Ale krawata nie umie pan wiązać. Ostatni jego film, który zresztą wprowadzili na ekrany Generalnej Guberni Niemcy, nosi tytuł Przez łzy do szczęścia. Ponieważ za chwilę pokażemy państwu ten film w całości, ograniczę się do stwierdzenia, że w tym klasycznym, skądinąd melodramacie Franciszek Brodniewicz nie gra ordynata, ani księcia, ani nawet świetnie prosperującego i trwoniącego pieniądze mecenasa. W tym filmie jest lekarzem, założycielem i opiekunem sierocińca w małym miasteczku. Z trudem zbudowałem sierociniec, który dla tych sierotek jest domem rodzinnym. Jego spokojne życie komplikuje pojawienie się sławnej aktorki. Powiem jeszcze tylko, że moją ulubioną jest scena wyznań miłosnych głównych bohaterów na scenie podczas amatorskiego przedstawienia, w którym oboje biorą udział. Mam nadzieję, że i państwu się spodoba.
Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym iluzjonie.